Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Pozdrawiam Was z Poznania. Jestem tutaj w centrum Poznania przy Towarzystwie Chrystusowym. I tutaj wybrałem miejsce na filmik. Taki park, niewielki park z figurą Chrystusa, gdzie widzimy na pomniku Bożemu Sercu hołdzie, wdzięczni Chrystusowcy i jest data 1945 roku. Za mną takie wielkie, wspaniałe dzieło rekolekcji za Niemyślu. Wszystkim dziękuję za modlitwę. Pięknie, piękne Boże dzieło rekolekcji ewangelizacyjnych, które myślę, że każdy ma to doświadczenie, że Słowo Boże buduje, łaska Chrystusa działa. On sam przychodzi z pomocą. Wracamy do tekstu w drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu jest czytany fragment o przemianie Jezusa na górze Tabor. Dobrze znamy tę scenę, jak Pan Jezus bierze trzech uczniów, wybiera się na górę Tabor. Tam się wobec nich przemienia, odnawia, chciałby się powiedzieć, ukazuje swoje bóstwo, ukazuje swoje bóstwo, ukazuje swoją chwałę. Są dwaj świadkowie, Eliasz i Mojżesz. Mojżesz reprezentuje prawo, Eliasz proroków, potwierdzających, że obietnice spełniają się w Jezusie Chrystusie. Piotr jest tak zachwycony, że proponuje rozbić namioty, wyraźnie chce pozostać. Zjawia się obłok. I z obłoku słychać głos, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Góra Tabor mi mówi o takich momentach wzniosłych, o takich momentach szczególnych bliskości Pana Boga. Pewnie jest nam bliższa taka szarość, taka codzienność funkcjonowania. Ale myślę, że gdy czytamy o przemianie na górze Tabor, każdy z nas powinien pomyśleć sobie o niebie, o życiu wiecznym, tej perspektywie, która jest przed nami. Jezus, pokazując bóstwo, ukazuje swoją chwałę, swoją moc, perspektywę życia wiecznego. Ciekawe, że liturgia pokazuje nam pewien kontrast, bo w pierwszym czytaniu słyszymy o górze Moria. To Abraham jest poddany bardzo bolesnej, bardzo trudnej próbie. Jest taka wyraźna prośba Pana Boga, złóż w ofierze swojego syna. Kto zna wcześniejsze rozdziały Księgi Rodzaju, wie, ile bólu i cierpienia przechodził Abraham, jaką tęsknotę żywił w sobie. Wiele takich stanów melancholii, depresji, bo nie mam syna i nie mam syna i nie mam syna, kto przejmie po mnie dziedzictwo. Pojawia się syn ukochany, upragniony i nagle takie trudne słowa, złóż w ofierze swojego syna. Niektórzy mówią, że Abraham tak, powiedzmy, między nami niezdrowo związał się z synem, nawet jakoś tak go ubóstwiał. I został poddany bardzo bolesnej, trudnej próbie. Złóż w ofierze swojego syna. Wiemy, że pogańskie zwyczaje miały takie pomysły składania dzieci w ofierze. Ale wiemy, że to jest próba. Tak szybko musimy powiedzieć, to jest próba wiary, którą Abraham tak szczęśliwie przeszedł. Bardzo bolesna, bardzo trudna próba, ale zwycięska. Trochę odbiegam od tematu, może nie widać na razie związku, ale chcę wobec Was przywołać pewien odcinek The Chosen. Jest taki odcinek tego filmu, przepraszam, w pierwszym sezonie, kiedy Jezus jeszcze nie ma uczniów, nie wszedł w publiczną działalność, gdzieś tam mieszka w pobliżu rzeki, jest namiot. Coś tam dłubie, coś tam robi, odchodzi, wraca i zaprzyjaźnia się z grupą dzieci. Inicjatorką jest, tak na moje oko, 10-letnia dziewczynka.
Ona zaprasza przyjaciela, później to grono się rozszerza. Są spotkania z Panem Jezusem, regularne spotkania. Ciekawe, że Pan Jezus z dziećmi się nie bawi. Natomiast mówią o Słowie Bożym, komentują Torę, podejmują tematy takie na miarę ich wieku, dotyczące ich życia. Taki niezwykły odcinek. Co chcę powiedzieć? Tak w imieniu dzieci bym powiedział, spotkałem Chrystusa, doświadczyłem Chrystusa. Może dla dzieci nie jest to góra Tabor. Tak, właśnie, dla dzieci nie jest to góra Tabor. Jezus nie objawia swojej chwały. Pewnie nie wiedzą dzieci, z kim mają do czynienia. Jakiś taki piękny, dobry człowiek, skądinąd taki dziwny, ale spotykają się z Chrystusem. Chcę odwołać się do innego odcinka, The Chosen. Odcinka bardzo wiarygodnego, który mówi o spotkaniu Chrystusa z Samarytanką. I tu, w tym opowieści o Samarytance, chcę połączyć górę Moria i górę Tabor. Sytuacja Samarytanki jest opowiedziana w Ewangelii Jana, 4 rozdział. Pewnie kojarzycie kobietę odepchniętą, żyjącą na marginesie. Także dlatego, że jej prywatne życie nie ułożyło się, ma iluś mężów, z tym, którym żyje, też nie jest jej mężem. Upokorzona, zastydzona, wytykana palcami, nieczysta, przychodzi w samo południe czerpać wodę, gdzie to nie jest optymalny czas, najlepszy czas na taką czynność, ale właśnie tam spotyka Chrystusa. I najpierw owa kobieta doświadcza Moria, góry Moria, góry próby, doświadczenia bolesna. I zobaczcie, jak ta bolesna sytuacja, trudna, przemieni się w taką chwalebną, przemieni się w górę Tabor. To wiemy dobrze, to jest góra Tabor. Ta rozmowa przy studni z Jezusem, kiedy jest rozmowa na różne tematy teologiczne, na temat kultu. Jezus z biegiem czasu odsłania: jestem prorokiem i na końcu jestem Mesjaszem, jestem tym posłanym. Ciekawe, że to jest jedyna osoba, gdzie Pan Jezus wprost mówi: jestem Mesjaszem, jestem oczekiwany. Gdzie Pan Jezus tak pięknie niszczy te mury głębokie, wysokie mury podziału między Żydami i Samarytanami. Raz, że rozmawia z Samarytanką, raz, że rozmawia z kobietą. Kolejny motyw: rozmawia z kobietą z takim niezwykłym bałaganem życiowym. I ona staje się ewangelizatorem, ona głosi Ewangelię, ona idzie do swoich, mówi: spotkałem Chrystusa, przyprowadzam, środowisko ma okazję spotkać Chrystusa, doświadczyć Jego mesjańskiego posłannictwa. Kochani, pytajmy się, myślę, że w moim życiu może być i ta góra próby doświadczenia. Nie martwmy się, bądźmy cierpliwi, wytrwali, konsekwentni, blisko Boga, blisko Jego łaski. Przyjdzie góra Tabor. Przychodzi góra Tabor. Przychodzi góra podniesienia, góra umocnienia, chwały. Przyjdzie taki czas. Oczywiście jest to pomoc Boża, ale też moja współpraca z łaską, by tak było. Ostatecznie góra Tabor jest także takim umocnieniem, tak sobie myślę, dla Piotra, Jakuba i Jana. Zobaczcie, to są trzej apostołowie, którzy ostatecznie nie do końca dobrze zdali egzamin w Ogrójcu, kiedy Jezus się modlił. To jest ta sama grupa apostołów. Lubię porównywać górę Tabor, górę przemienienia z tą sytuacją apostołów w Ogrójcu. Pewnie dla nich, może na tę okoliczność Ogrójca, Pan Jezus dał doświadczyć się. Powinni pamiętać, powinni nosić w sercu tę chwałę, tę chwalbę. Gdy przychodzi czas próby, powinni inaczej zafunkcjonować i mieć w sercu to wydarzenie Góry Tabor. Święty Ignacy Loyola mówi wyraźnie o strapieniu, pocieszeniu, pocieszeniu, strapieniu, o takim falowaniu. Przechodzimy przez życie w euforii, w radości,
później w jakimś przygnębieniu, w smutku, w melancholii, w sytuacji, że Boga nie czuję. I to jest jakoś potrzebne, może tęsknimy bardziej za pocieszeniem, a tymczasem optymalnym stanem wzrostu wiary, cnót jest stan kryzysu, próby, doświadczenia. Pięknie, że Ewangelia opowiada, jak to uczniowie schodzą z góry Tabor. Tak znowu myślę o tej codzienności, o tej szarzyźnie. Jesteście umocnieni, tak jakbyście byli na rekolekcjach w Zaniemyślu. Jesteście umocnieni, wracamy do zadań, wracamy do obowiązków i podejmujemy te zadania, a jest w sercu to wydarzenie. Kochani, miejmy w sercu Boga, miejmy w sercu Słowo Boże. Każda Eucharystia jest górą Tabor. Każda Eucharystia jest niezwykłym cudem. Tylko czy wierzę, tylko czy przyjmuję, tylko czy tym żyję. Tak jutro byśmy wszyscy stanęli przy ołtarzu, mieli świadomość, Pan nie odsłania swojej chwały, ale jest taki mocny, piękny, odnawiający, przemieniający, jest Bogiem pośród swego ludu. Niech ta wiara w nas pogłębia się, miłość i owocowanie w Chrystusie. Przypominam moim parafianom z Blachowni, z Kędzierzyna, z okolic 3 marca o godzinie 18:00 pierwsze wejście na film The Chosen, 4 sezon. Zobaczymy pierwsze 2 odcinki. Cena biletu 15 zł, cena biletu grupowego. Niech Jezus nas formuje, kształtuje, pozwólmy się Jemu prowadzić. Kto żyje w strapieniu i w próbie, życzę umocnienia, życzę pociechy, życzę głębokiego doświadczenia Boga. Kto jest na górze Tabor, niech tak się szykuje na zejście w dół, niech tak jeszcze nabiera mocy miłości Boga z tą pewnością, że Bóg jest w każdych okolicznościach życia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza pozdrawiam uczestników rekolekcji Zaniemyślu, ale też wszystkich, którzy przeżywali rekolekcje, będą przeżywać w najbliższym czasie. Bogu niech będą dzięki za każde dobro. Zostańcie z Bogiem.